Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja tak prawie z zapartym tchem zapraszam Państwa dzisiaj na spotkanie, w którym poruszamy temat związany z duchowością. Drodzy widzowie, ogromnie jest dzisiaj miło powitać po raz pierwszy moich gości, którzy przychodzą z tematem związanym z duszą, z uwalnianiem duszy, prowadzą pod Poznaniem gabinet i myślę, że będzie dzisiaj miła dla mnie zwłaszcza przyjemność poznać moich gości, ale także przedstawić ich Państwu. Zapraszam na spotkanie. Dzisiaj są nimi Lesia i Marcin Bojsza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Witam bardzo, bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Ogromnie się cieszę, że zechcieliście u nas pojawić się w studiu VTV, żeby powiedzieć trochę o sprawach duchowych, tym, czym zajmujecie się od wielu lat. To tak naprawdę ciężka droga, jakby nie było. Ciężka, nie ciężka, to też magia słów. Ale zajmujecie się tym od jakiegoś czasu, spotykacie różne przypadki różnych ludzi, którzy często no, są na zakrętach życiowych i potraficie im również pomóc. Powiedzcie troszeczkę o sobie, może Lesia od siebie. Okej. Bardzo mi miło. Tak, zajmujemy się duchowością. Tak, dziękuję, że tak to nazwałeś, bo ostatnio też dostrzegliśmy też w praktyce, że co by nie robiliśmy my, nie wybraliśmy jaką technikę uzdrawiania, wszystko się kończy na duchowości, tak? Ja osobiście jestem w rozwoju duchowym, mogę to tak nazwać, od 25 roku życia mojego. To były różne metody na pewno. Tak. Okay. Tak, zaczynała ja od masażu i zauważyła, że masaż oczywiście jest super techniką, super sposobem na uzdrawianie ciała, jak również i ducha, ale ta potrzeba zrozumienia, co w tym ciele jest, jest bardzo ważna. Przez rozmowy z klientą zauważyła, że klienty czasami przychodzą więcej porozmawiać niż na masaż. Czyli jako terapia bardziej. Tak, tak. Psychologicznie. Tak. I cały czas oczywiście ja rozwijam się i widzę, że też świat się rozwija, wiadomo. Nas tam gdzieś popycha. Kiedy zauważyła, że w ciele jest coś więcej oprócz naszych mięśni, ścięgien, poszła do szkoły akupunktury i dowiedziała się o całym cudownym światu energii przez spojrzenie medycyny chińskiej. Ja uwielbiam w ogóle medycynę chińską i podejście, jej filozofię. I przez akupunkturę udawało się osiągać bardzo fajne sukcesy. Co też później pokazało, że coś jeszcze tam dalej jest, tak? Dalej sięgnęliśmy do szkoły hipnozy i z pracą podświadomości. I na szczęście tam spotkaliśmy bardzo dużo, wielu osób, których bardzo podobnie praktykują, bardzo podobnie myślą i stworzyliśmy sobie super grupę, w której się mega rozwinęliśmy i poszliśmy tak stricte w stronę duchowości. I jakoś tak, żeby dobrze to powiedzieć. Z dobrym efektem. Z bardzo dobrym efektem. Ja po prostu też tak trochę, bardzo by dużo wszystkiego chciała powiedzieć, ale myślę, że zdążymy pewno, wszystko powiedzieć. Lesiu, na pewno wszystko wyjdzie w trakcie. Tak, dokładnie. Wiesz, no to zawsze jest duże wyzwanie, że zajmujemy się sprawami duchowymi. Często trzeba to tak do tego podejść, żeby nie zdejmować, jak to się mówi, karmy czyjeś, prawda? Dokładnie. Bo każdy z nas gdzieś tutaj niesie jakieś doświadczenia z sobą. Marcin z kolei, tak samo jesteś mistrzem naturoterapii, dodatkowo bioenergoterapeutą. A parę słów może o sobie, jak to się zaczęło, że wszedłeś na tę drogę duchowości. Tak, witam serdecznie przede wszystkim. To, co chciałem powiedzieć o sobie, to w ogóle nie planowałem, że będę kiedyś terapeutą. Po prostu szukałem rozwiązań dla siebie, to była moja pasja. Tak, ja od dziecka wiedziałem, że jest coś więcej, czułem więcej. Sny prorocze, jak to się mówi, miałem takie, że przyśnił mi się na przykład sen, a na drugi dzień się po prostu wydarzał ten dzień, który mi się przyśnił. Także od dziecka, tak jak wielu z nas, ta otwartość na ten świat energii i duchowości zawsze był.
Pracowałem, dobrze mi się wiodło, można powiedzieć, ale tak jak każdy, coś tam zawsze w życiu, prawda, jest jakiś tam kamyczek w bucie i szukam rozwiązań dla siebie, ale też to była moja pasja, świat energii. Więc kiedy pierwsze szkolenia, warsztaty, szkoła jakaś bioenergoterapii dała mi jakieś podstawy, te fundamenty, niesamowicie mi się to spodobało, zacząłem szukać więcej, tak? Okazało się, że są różne szkoły, różne podejścia i ta praktyka, praktykowanie poprzez znajomych, poprzez wszystkie znajomości, tak? Bo przede wszystkim wszystkie kursy to piękny świat wspaniałych ludzi, znajomości, możliwości rozwoju, wymiany i tak dalej. I w tym momencie, pracując energetycznie, zdałem sobie sprawę, że to jest super, ale ten człowiek działa w pewien określony sposób i są pewne zasady i jest coś takiego jak podświadomość. I dla mnie to było niesamowitym odkryciem. Też można powiedzieć zabawnym, bo ja czasami do swoich klientów opowiadam w ten sposób, że kiedy dowiedziałem się, że to dusza jest moim właścicielem, a nie ja jestem właścicielem duszy, bardzo mocno przeżywałem to, muszę powiedzieć. Nie byłoby miło, ale to byłoby tak akceptowane. No i być może takie przewroty właśnie są kluczowe w rozwoju, tak? Żeby zaakceptować coś, zrozumieć i następuje proces otwarcia się, tak? Kiedy człowiek pozwoli sobie otworzyć się na to wszystko, to zaczyna płynąć i w ten sposób zainteresowałem się pracą z podświadomością. No i szkoły hipnozy, kalogerografii, że tak wspomnę, inne szkoły hipnozy, Theta Healing i wszystko to w zasadzie łączę. Wszystko to łączę, robię osobne sesje, czy hipnozy, czy bioenergo, czy Theta Healing, ale najczęstszym moim takim zabiegiem to jest bioenergo, oczyszczanie, terapia bioenergo i Theta Healing. Będziemy rozmawiać o tym, bo pracujecie również wspólnie, wspólny gabinet prowadzicie i ostatnio, wiadomo, był ten czas związany z odejściem wielu osób. Rozmawiamy dzisiaj na temat uwolnienia duszy. To są też sprawy związane tutaj, Lesia, z medium. Rozumiem, że też pracujesz jako medium. Tak. Mamy tak, nazwę to, że mamy autorską metodę. Wygląda to, może tak od razu powiem, żeby było jasno, o co chodzi, nie? Przez hipnozę, Marcin mnie przez wprowadzenie w hipnozę. Ja w głębokim, Marcin, transie, tak. Mogę powiedzieć, wychodzę z ciała, idę do świata duchowego, też to nazwie, bo można to oczywiście do każdego słowa się, każde słowo podważyć, ale nazywam to po swojemu i mówię to, co czuję, kiedy wychodzę, tak? I mamy duszę, z którą pracujemy. Czyli klient przychodzi tak. Z jakimś konkretnym tematem, z jakimś problemem zazwyczaj swojego życia? Tak. Okay. Tak. I mamy na przykład klienta, mamy konkretny problem, który trzeba rozwiązać i już na przykład zazwyczaj to jest tak, że wszystkie metody możliwe były wykorzystane i no dobra, to spróbujmy jeszcze to. Wchodzimy, ja Marcin jakby technicznie prowadzi mnie, ja wychodzę z ciała, kontaktuję się z duszą osoby, istoty, jak to nazwać, z tym wielkim szacunkiem i widzimy, w jakich ona jest tam warunkach i uwalniamy ją. To może by ja by chciała, żeby Marcin o tym powiedział więcej, nie? Dobrze. Mogę? Bo to jest w zasadzie wasza tak, wspólna praca. To nasza wspólna, tak. Ale myślę, że Marcinu będzie łatwiej tu o tym powiedzieć. Tak, no może jeszcze raz wrócę do początków, tak? Bo tak wspominaliśmy tutaj różne szkoły i wypracowywaliśmy, tak, swoją metodę, bo oczywiście, że początki to są zgodne ze sztuką, wiedzą na ten temat, ale też dużo tutaj miała do czynienia praktyka. Ja zanim zaczęliśmy robić razem, też już praktykowałem różne sposoby, tak, z przyjaciółmi, znajomymi, ze szkół i tak dalej. I każdy ma coś wnosi, tak? Każdy odczuwa. Tutaj Lesia jest przede wszystkim osobą jasnowidzącą. Ja z kolei bardzo bym sobie życzył takiego jasnowidzenia. Czasami coś widzę, że tak powiem. Bardziej u mnie jest to jasnowiedzenie, jasnoczucie, i które przydaje mi się w bioenergoterapii.
przede wszystkim w diagnozowaniu i tak dalej. Wracając do istoty. My tak nazywamy uwalnianie istoty, uwalnianie duszy. O co chodzi z tym? Ludzie mają różne problemy w życiu i szukają przeróżnych rozwiązań. Czasami to są takie kuriozalne sytuacje, że rzeczy przydarzają się wielokrotnie, albo nie sposób się uwolnić od jakiegoś fatum, w cudzysłowie, prawda? I nie wiadomo, o co chodzi. Czasami to jest naprawdę poza sensem wszelkim. I różne metody, i oczyszczania, powiedzmy. Chodzenie od jednego uzdrowiciela do drugiego i to nic dokładnie, nie daje, bez efektów. Dokładnie, więc przyglądamy się, rozmawiamy, prawda, czy jakieś inne terapie robimy. Natomiast to też nie jest terapia, od której się zaczyna, tak? Bo to jest dosyć specyficzne, do tego dojdziemy. I tutaj Ola się sprowadzona w trans hipnotyczny, można tak powiedzieć, no, jakoś to musimy nazwać. Natomiast wchodzi bardzo głęboko, w głęboką relaksację, czy to jak to w klasycznej hipnozie, czy w innych metodach, już te fale alfa, teta i być może, no, głębokie teta jest to na pewno. Na pewno. Natomiast tutaj jest, też Lasia jest taką wyjątkową, można powiedzieć, medium, ponieważ tak jak sama mówi, ona wychodzi z ciała. Więc ja pracowałem z innymi mediami, tylko Lesia z tymi, którymi ja pracowałem oczywiście, wychodzi z ciała, dlatego to jest też dla niej dosyć energochłonne, bym powiedział, tak? Tak. Wyczerpujące jednak. Ale za to efekty są bardzo dobre, ponieważ idzie i odnajduje to, co trzeba odnaleźć i załatwia sprawy, że tak powiem, w świecie duchowym, tak? Bo ten świat energii, wiadomo, mówimy tak, jak jest na górze, tak i na dole. I teraz to, co nas spotyka w życiu, no skąd się bierze? Ma swoją przyczynę. I najczęściej jednak mówimy ciało, umysł, duch, ale my powiemy duch, umysł, ciało, bo uważam, że taka jest kolejność. Tak. Też ja tu bardzo chciała też jakby powiedzieć, że to jest mega ważne, tak? Że my, tak jak mówiła wcześniej tobie, Rafał, że my to w praktyce dostrzegli, tak? My mamy feedbacki od naszych klientów i chcieliśmy w sumie to przekazać, bo może ktoś szuka takiego rozwiązania dla siebie, że wszystko jest w tych poprzednich życiach. No, tą duszę, podświadomość, jest bardzo dużo określeń. Każdy rozumie ją po swojemu i prawdopodobnie każdy dobrze rozumie, ale ja tam też po swojemu oczywiście. I ja nazywam, że to jest taki pendrive, nie? Na którym się zapisują wszystkie informacje z poprzednich wcieleń. Tak? I widzimy bardzo dużo takich historii, gdzie z życia w życie powtarza się ten sam schemat, tak? I do tego momentu będzie ta dusza przychodzić, aż tego nie przepracuje, czy nie uświadomi. Bardzo dużo jest świetlistych dusz, bo część dusz, powiedzmy sobie, na to zasłużyły, tak? Nie to, że zasłużyły, ale napracowały może. A część dusz przyszli tu świetlistych, naprawdę przyszli z, jak to powiedzieć, z dobrymi namiarami, tak? Nawet przyszli tu, powiedzmy, ratować, czy wnosić jakieś wzorce takie pozytywnie na planetę Ziemia, ale byli gdzieś tam po drodze zmanipulowani, nazwijmy to tak. No tak. Dali się sprowokować. Dali się sprowokować, ale to, słuchajcie, to jest to tak samo, to wszystko, co się dzieje, tak jak Marcin powiedział, w świecie duchowym, to samo tu. Tak na przykład jak osoba, która nie jest świadoma, że na przykład są oszuści, którzy dzwonią i proponują na przykład tam, że wygrałaś 5 milionów, tylko przelej 1000, tak? I osoba przelewa i później jest zdziwiona, że ją szukali. Bo ona ufa, ona jeszcze nie miała takiego doświadczenia i daje się po prostu uwieść, tak? Tak samo w świecie duchowym, tak samo kiedy ja spotykam tą duszę i pytam, co jest, okazuje się, że są kontrakty, pakty, też to tak nazywają, tak słyszę nawet u ciebie na kanale, to tak nazywają, to może tak też, tak, umowy, to też można różnie nazwać. Zgody, tak. Śluby. Śluby, no, tak, tego jest, tak, tego jest bardzo dużo, tak. I kiedy my to oczyszczamy, uwalniamy, jest tu też bardzo dobra wiadomość, jest wolna wola każdego i w każdej chwili można zmienić, tak? Nawet jak na coś się zgodziłeś, to możesz po 5 minutach powiedzieć, a nie, to nie, nie, jednak nie, tak? I możemy też te jakby umowy, pakty rozwiązać. I na wolnej woli tego, że siedzi u nas klient, jest online, bo pracujemy i tak, oczywiście on wyraża zgodę,
I ja czasami na przykład tam podchodzę, nie? I mówię, że no to my przyszliśmy uwalniać tą duszę, a one mówią nie, bo jest zgoda. I wtedy trzeba, żeby ta osoba wypowiedziała, że cofam wszystkie zgody i pozwolenia, tak? I tak dalej, tam cele jakby odwoływania tych zgód. I oni później taki tam, no okej, okay, no dobra, nie? I uwalniamy, przeprowadzamy. Sytuacje są bardzo duże. Ja myślę, że później podamy kilka przykładów, bo mamy cudownych kilka przykładów i z bliskiej rodziny, i z klientów, i myślę, że powiemy o tych przykładach. Dużo się dzieje. Tak. No, także. Ja w ogóle właśnie tak zadałem na początku pytanie, ponieważ niedawno było to tak zwane Święto Zmarłych, Dzień Zaduszny i tak dalej. Czy w waszym doświadczeniu zdarza się, że są jakiegoś przypadku opętania albo na przykład jakieś podczepy energetyczne innych istot? Czy to bardziej jednak są takie karmiczne powiązania, deklaracje, to o czym tutaj powiedzieliście? Mhm. Jaka jest zależność? Czy te byty energetyczne też się zdarzają? Ja jakby nie myślę, a ja wiem, że to jest różnie, tak? W jednego to będzie opętania, w drugiego to będzie karmiczne. I w jednego będzie opętania, bo dał zgody, a w drugiego będzie opętania, bo dusza chciała takiego doświadczenia. Nigdy nie jest takich dwie samych sytuacji. Zawsze będzie, bo to nie jest tak, że tylko duszy tu takie biednie oszukani. Wielu dusz świadomie to sobie biorą. Czasami nie do końca się chce, nie? A czasami bardzo im się chce, ale wszystkie doświadczenia duszy jakby, nie wszystkie. Tak, przeważnie wybiera. Zgadza się, tak? Bo o co tu chodzi? Ja w ogóle mówię, że na tej planecie Ziemia można dużymi literami napisać szkoła. Tak, bo w większości są oczywiście oszustwa, ale w większości to są istoty, które chcą tego doświadczenia, tak? Na przykład tak jak ja mogę też miała bardzo trudne życie i miała trudne sytuacje w życiu, czasami załamujące, ale później sobie mówię, Boże, przecież chciałam tego, nie? Gdzieś tam w medytacjach, czy kiedy dostrzegam tego, wiedziała, że tego chciała doświadczyć. I wbrew pozorom jestem mega wdzięczna nawet tym osobom, które nie do końca fair się zachowały wobec mnie, to teraz po prostu wysyłam bezwarunkową miłość i jestem mega wdzięczna za to. Jesteś w miejscu, z którego jesteś tak, bardzo zadowolona. Tak, tak, tak. I już wiem taką, jakby to już powiem, że taką mam osobiście, mam pokorę, akceptację do wszystkiego, co dzieje się, bo wiem, że to dla wszystkiego, dla naszego najlepszego dobra i obserwując też jakby życie klientów, bo mam klientów, którzy do mnie pojawiają się czas od czasu od 9 lat, tak? Mam takich, których miał do czynienia jeszcze tam od 15 lat. I wiem, jak ich życie się rozwija. I mogę też zaobserwować, jak też mierzą się z lekcjami swoimi, albo z braką chęci zauważania, albo z braką chęci rozwoju, tak? Zazwyczaj też tak, nie zazwyczaj, bardzo często jest tak, że duszę będzie dopierać nawet jej własni opiekunowie. Osobiście ja też się spotkała z tym, kiedy ja udawała, że nie chcę, że nie widzę, a opiekunowie robili coraz gorszą sytuację, żeby zrobić się po prostu rozwijać w tym kierunku, tak, żeby spojrzeć prawdzie w oczy. Lesia, wychowywałaś się, w zasadzie urodziłaś się na Ukrainie. Tak. Jak wygląda tam temat duchowości? Bo wszyscy jesteśmy Słowianami tutaj tak. w tej przestrzeni. Ale czy na przykład z wiedzą na temat naturoterapii, bioterapii jest tam właśnie lepiej, czy tak, tu jest. Akurat w Polsce jest lepiej? No jest na Ukrainie dużo lepiej. Jeżeli chodzi o ten temat, to ja była bardzo zaskoczona, bo kiedy przyjechała do Polski, poszła oczywiście do pracy, nie otworzyła tak od razu sobie kabinet, do kabinetu masażu i fizjoterapii. I robiła po prostu swoją robotę, tak jak nas nauczono w szkole masażu i tak jak ja to też wykonywała. I miała zawsze grafik wypełniony, nie? Miała na przykład, jak mieliśmy 4 osoby w kabinecie, to zawsze ja miała 5 godzin pracy i 5 klientów, tak? Oczywiście wchodzili jakieś tam takie tematy, nawet takie były pytania do szefowej, co ona im robi, że oni do niej chodzą, nie? No właśnie, że ja od początku podchodziła holistycznie. Później pojawiły się komentarze, że ja takie duchowe masaże robię, nie? Teraz ja bardzo jakby dziękuję za ten komentarz. Bo w ten moment ja jeszcze nie była na tym etapie, co teraz. I to był taki moment, że mi tak było przykro. Przecież ja robię lecznicze masaże. O co chodzi z tym duchowymi masażami? Ale teraz to się potwierdzam. Tak, to byli duchowe masaże. Ponieważ to dla Ukrainy takie jest normalne. Tak? U nas najpierw
Można powiedzieć, że służba zdrowia w Polsce jest więcej rozwinięta niż na Ukrainie pod względem takim, że macie ubezpieczenia zdrowotne, ludzie idą do lekarza, wszystko tak jakby pracuje, nie? No, poprawnie, powiedzmy. Powiedzmy. Na pewno założenie było bardzo dobre. Jak w praktyki wychodzi, no, to już pozostawia wiele tak, do życzeń. Tak, to już nie będziemy komentować tego, ale na Ukrainie wygląda to tak, że najpierw się leczysz w sposób naturalny, tak, jak tylko możesz, a później, jak już naprawdę jest źle, to idziesz do lekarza. I do tak? szpitala. I do szpitala to już na ostateczność. I okay. W większości przypadków to tak, tak jak moja mama też weterynarz, to u mnie w domu na przykład apteczka była pusta. Tak? A nie, nie. Były waciki i tam jakaś jodyna, coś takiego, żeby rany opracować, nie? Zazwyczaj były banki, były jakieś zioła, rozwiązania naturalne. Tak, jeśli było przeziębienie, no to było podejście takie naturalne, tak? Takie normalne, naturalne. Zwracało się bardzo dużo uwagi w mojej rodzinie na odżywiania, na dbanie o siebie, hartowanie. Na odpowiednie... Tak, tak. Odpowiednie też ubierania. I w większości u nas tak jest, nie? Także jak ja przyjechała i zobaczyła podejście, na przykład, że można wykonać masaż pleców jednego odcinka, a nie trzeba masować całych pleców, ja była bardzo zdziwiona, bo u nas nawet tak w szkole nie uczą, nie? Znaczy, że masaż pleców to masaż pleców, tak? No bo z praktyki teraz tam, kto pracuje z klientami i wykonuje takie zabiegi, no to wie, że będzie... Pomoże, jak wymasujemy jeden odcinek. Jak wymasujemy cały plec, to będzie taka 100% ulga. Yes. Tak? I takie niuanse, na przykład tak samo jak masaż brzucha, na przykład. Tak? U nas to się w szkole uczyło, u nas to się jest normalny masaż brzucha. W Polsce ja też, jak przyszła do gabinetu, to musiała wytłumaczyć, co to jest, tak? Co to jest ten masaż brzucha. I u nas akurat to nie wprowadzili, nie? Ale później też wiem, że jest osoba, która szkoli w tym staroslawianskim masażu brzucha i też to się wprowadza już w Polsce, nie? Jakie efekty się uzyskuje przy masażu staroslawiańskim brzucha? Wielu. Wielu. Odchudzanie, brzuch, czy lepsze trawienie? No mówię, że co, brzuch to jest drugi mózg, tak? Mhm. I przy odchudzaniu raz, no to skutek uboczny odchudzania. Poprawia czyli się trawienie. Tak. Poprawia się trawienie przede wszystkim, oczyszczanie organizmu i uwalnianie emocji, bo bardzo dużo emocji się gromadzą w brzuchu. Później ja tą jakby wiedzę, która zdobyła na Ukrainie, mogła sobie też jakby wzbogacić medycyną chińską. Wszystko się pokrywa. To jest tak cudowne, kiedy znasz tą słowiańską medycynę i poznasz tą chińską i to jest wszystko jakby pokrywa się, nie? Inne spojrzenie. Medycyna chińska ogólnie jakby, no wiadomo, że nie będziemy teraz rozmawiać o medycynie chińskiej, zapytałem, że ukraińskie, nie? Tylko chcę powiedzieć, że w Chinach to zachowało się nawet w książkach, tak? To jest opisane. Jasne. Na Ukrainie to jest przekazywane od babci do mamy, gdzieś tam córeczce, to się wszystko przekazuje, tak? A w Chinach to, no, to są te książki, które nawet my się posługujemy. Czy to jasnowidzenie u was też gdzieś w rodzie się pojawiało? Tak. Tak. Tak, odziedziczone, tylko że osoby, które przede mną, no powiedzmy moja mama, ona zawsze, i mama i ciocia, oni miały, ale one nie byli tak nazywani jasnowidzącymi, ale zawsze ja podziwiała tych ich mocy i teraz już wiem, co to było, bo ja to zaczęła świadomie zawodowo rozwijać, tak? No bo tu pojawiła się potrzeba, bo mój ród też potrzebował tego. Później jak rozbierała poprzednie wcielenia jakby i tą cały jakby ten ród, tak? I w jakich tam pojawiała się ja w momentach też w poprzednich wcieleniach, to wyszło to tak, że to u nas jest rodowe. I potwierdzenie tym jest moja dorosła córka, która jest właśnie ma dar jasnowidzenia. Tak jak Marcin powiedział, że można się zazdrościć, to tam też można tylko pozytywno zazdrościć. Marcinie, czego można się spodziewać u was w gabinecie? Bo są też takie właśnie chwile w gabinecie, że pracujecie stricte razem. Jeżeli ktoś przychodzi właśnie na temat związany z uwolnieniem duszy, to jak to w ogóle przebiega? Czy to trwa godzinę, dwie godziny? Czy to wyłącznie praca Lesi, czy twoja, czy działacie wspólnie? Czego się można spodziewać? No, na pewno nie jest to pierwsza wizyta. Przynajmniej do tej pory tak praktykowaliśmy. Przynajmniej jakiś dłuższy wywiad, żebyśmy się mogli poznać i zaznajomić. Jak to się mówi, wejść w czyjeś buty, bo na tym to polega, żeby jakąkolwiek terapię przeprowadzić, zawsze jest ten wywiad, tak?
No i że już dochodzi do spotkania, że chodzi o uwalnianie tej duszy. Więc osoba siada w fotelu, właśnie mamy taki fotel do hipnozy, więc siada wygodnie, zrelaksowana. A Lesia leży w pozycji leżącej. Ja siedzę obok Lesi, kontrolując, mając tak na widzeniu i Lesię, i osobę, która przyszła. I taki zabieg trwa no tak godzinę, tak mniej więcej, zawsze to się jest ten, to jest taki minimum. Czasami rzadko się przedłuża, no ale to są wyjątkowe sytuacje. Ale czy to ta osoba jest, nie wiem, obserwatorem, czy ona też wchodzi w trans na przykład? Nie, właśnie. Jest aktywnym obserwatorem, tak okay. Powiedział, bo... Czyli słucha. Tak, słucha, ale też emocjonalnie musi to weryfikować, znaczy ja polecam emocjonalnie to weryfikować. Bo po zakończeniu, tak, bo staram się, żeby jednak nie wchodzić w interakcję w trakcie. Nie dopuszczam Lesi, że tej drugiej osoby, tak, czyli która po to przyszła, bo nie jestem w stanie wyciągnąć energetycznie. Ja bardzo często to, co widzi Lesia, też po części widzę, albo widzę w innym spektrum, tak, trochę w innym wymiarze, ale to się zawsze zazębia, zawsze jest to... Często widzimy to samo. Tak, i teraz chodzi o BHP. Ja, o ile jestem w stanie Lesi sobie gdzieś tam pomóc, tą trzecią osobę, no nie znam jej tak najczęściej, no i też to są emocje, tak? Więc ta osoba, która siedzi, ona to, co słyszy, to w 80% jest płacz, emocje się uwalniają, tak? Mięśnie, wiadomo, ciało, całe ciało zapisuje jednak te emocje. To jest, to spotkanie jest uwalniające energetycznie, ta energia... No różnie może na kogoś zadziałać. To też nie jest tak, że ona jest takim biernym. Często się zdarza, ty wcześniej rozmawialiście, pytałeś, czy z jakimiś bagażami niechcianymi. No niestety to się często zdarza, że mniejszy lub większy bagaż osoby przynoszą. Bywają takie dosyć towarzystwa, no kilka razy się nam zdarzyło przynajmniej, że takim dosyć, powiedzmy, energetycznie bardzo mocnym, silnym towarzystwie, że potrzeby to już to mamy taki czas teraz, że to jest dosyć niestety popularne, tak? Dosyć powszechne te potrzeby są. Więc dlatego mówię, że częściej w jakiś sposób się spotykaliśmy, jakieś oczyszczenia, próby zadbania o tą osobę są. I teraz taką jedną z ważniejszych rzeczy jest umiejętność wejścia w pole serca. Tak, to Lesia robi poprzez pracę jako medium, natomiast celem tej całego uwalniania duszy. Tak, doprowadzamy tą osobę. Więc jest spotkanie, patrzymy, gdzie, w jakich ona sytuacjach jest, często no, nieciekawych sytuacjach, tak jak na górze, tak i na dole, więc ta dusza często jest albo uwięziona, to się często zdarza, albo w jakichś przekierowaniach, nie wiem, jest kontrakt ma na pracę, na przykład w kamieniołomach, taki mieliśmy bardzo jaskrawy przykład. Czy jakoś uwikłana, czy są to często jej własne projekcje. Czasami zdarzają się strażnicy, czasami są inne istoty, więc tutaj cały szereg... Czy celem jest to, że po tym całym uwalnianiu, oczyszczaniu, bo tam są różne, czy rozwiązywaniu tych umów, to cały szereg tych wszystkich czynności, które tam są wykonywane w celu właśnie uwolnienia tej duszy, celem jest połączenie duszy z ciałem. I teraz dusza nie zawsze chce tak ad hoc, po prostu z marszu w to ciało wejść, ponieważ wibracje nie są adekwatne. I teraz ta osoba też musi wziąć udział w trakcie, też uwalniamy, odwołujemy te zgody, więc ona się to aktywnie bierze w udział w uwalnianiu. Tak jako to trwa cały ten proces. Tak, więc dlatego mówimy, że to jest taka nasza trochę wisienka, perełka, ponieważ no, jest to efekt naszego doświadczenia wieloletniego. I też no, taką ważną rzeczą jest, może teraz to właściwie jest dobry moment na powiedzenie, że uważamy, że największym jakby przyczynkiem tego sukcesu jest to, że my zawsze na początku prosimy o pomoc, prosimy o wsparcie, odwołujemy się, zaczyna się seans. Źródła. Jako ja zawsze proszę o opiekę, ochronę, prowadzenie, źródło i naszych opiekunów. I ta pomoc jest zawsze. Czy ja robię nawet zabieg bionergo, mam dokładnie tą samą metodę i to działa. Po prostu to działa, osoby to czują, klienci czują
czy Lesia to widzi, ja to też widzę, czuję i na różne sposoby. Na efekty trzeba długo czekać, czy to się od razu zadziewa? Od razu. Od razu ja trochę może dodam coś do tego, co Marcin powiedział, a później powiem. To znaczy tak, zawsze po wywiadzie tak, uzgodniamy sobie, jaki poziom świadomości ma osoba. Chodzi o poziom świadomości, o tym, co będziemy robić, tak? Czy oczyszcza się energetycznie, czy nie? Czy jest w polu serca, czy nie? Doprowadzamy do tego, żeby ta osoba, Marcin zawsze nas, całą trójkę nas oczyszcza, a później mówię, że do tej osoby, że ma siedzieć trzeźwa, to znaczy się zawsze z tego śmiejemy, że ma nie wchodzić i ma nie rozmawiać. Mówimy tylko my do niej, ona do nas nie, żeby mnie nie wytrącić, bo zawsze jest maksymalna cisza podczas sesji. I to jest właśnie... chyba podstawowe. Na ile będzie efekt, zależy nie tylko od nas, ale od tej osoby. Zdarzało się nam, że nie było efekta tu i teraz i nie wiem, bo nie mieliśmy teraz kontaktu, ale jeżeli osoba mocno siedzi w swoich przekonaniach, czy nie chce zmieniać nic i my jej dajemy przekaz, konkretny przekaz od jej opiekunów, od jej duszy, a ona wstaje i mówi, że nie, ja chcę zostać. To jej wybór. Dokładnie. Tak? Dokładnie. To jej wybór. Ona, jej trudno pożegnać na przykład z starą dawne sprawą. Schematy. Tak, ona mówi, ja chcę, żeby wróciły jak dawniej. Nie? I ona jest na tym zafiksowana, że ona chce jak dawniej. Trzyma kogoś, jakieś emocje tak. na siłę. Tak, i wtedy my z całą pokorą mówimy, dobra, nawet sami do siebie, bo my oczywiście zawsze chcemy maksymalnie zrobić, tak? A w takich sytuacjach po prostu z maksymalną pokorą mówimy, dobra, wybór dokonany, my się nie wtrącamy. Jeżeli chodzi o efekty, które, jeżeli osoba współpracująca, wszystko nam płynie, bo zazwyczaj to jest taki cudowny proces, bo jak wchodzimy, zaczynamy rozmawiać, już się dzieje proces, nie? I już czasami Marcin mówi, dobra, to siadamy, robimy, bo już idzie proces, nie? Już przychodzą nam informacje. Często też ja kiedyś miałam przerwę przed takim zabiegiem i poszła, i mi przychodzą do głowy papiery. No i co za papiery? A później ta osoba, ja mówię, pracujesz z papierami? Ona mówi tak, ja już nienawidzę te papiery. I takie miały emocje, że te papiery, mi przyszła informacja o tych papierach. I jeżeli osoba współpracująca i ma... I nie to, że otwarta. Dokładnie zabrałeś mnie to słowo, super, otwarta jest. To idzie po prostu bardzo dobrze, bardzo sprawnie i efekty natychmiast. Przyszła do nas taka dziewczyna, która miała dorosłą córkę. I nie mogła ją puścić. Córka miała się wyprowadzić, a ona mówi, że mi taka ból w środku, że po prostu no, nie radzi sobie. I przyszła, no zróbcie coś. No i zrobiliśmy to uwolnienie i zobaczyłam ja, że na jej istocie, tak powiem to po ludzku, na brzuchu martwe ciało. Po prostu przylepione martwe ciało. Ja rozumiałam, że to nie jest osoba, która zmarła, że to po prostu jest martwe ciało. Ja powiedziała o tym w trakcie. Oczyściliśmy to, uwolniliśmy to. Po sesji, kiedy ja byłam już wyprowadzona z hipnozy, a klientka płacze, no bo zazwyczaj 99% płaczą, nie? No bo jest trafione zawsze w punkt. I ona płacze i mówi, że jej zmarło dziecko przed tą córką. I właśnie mówię, że nikt by nie zmarł, bo ja widziała dokładnie, że ta córka wróciła do niej. Czyli reinkarnowała się jeszcze raz. I oczywiście, że ta informacja bardzo jej ucieszyła. I ona mówi, że natychmiast przestała jakby jej boleć to w środku. W ogóle ten, inaczej zaczęła do tego tematu podchodzić. Tak? Pewnego rodzaju uzdrowienie nastąpiło. Tak, dokładnie. I ona była u mnie później na oczyszczaniu rodów, tak, po 2-3 tygodniach. I przyszła tak zadowolona, uśmiechnięta oczywiście, mówi, że córka się wyprowadziła, ona nie czuje, ona przychodzi do niej w głosie, wszystko jest super po prostu, natychmiast po prostu jest super. Czyli gdzieś to jakaś tęsknota za tamtym poprzednim dzieckiem, które... Emocje, odeszło. Tak, emocje, które się zgromadzili podczas wtraty tego dziecka, ona po prostu zgromadziła to w sobie. Mieliśmy jeszcze jedną taką klientkę, która też wtraciła dzieci, dwoje dzieci, dwa syna i przyszła do nas, już to było kilka lat, i przyszła do nas, bo akurat ona też jest z naszej branży, i przyszła, mówi, pomóżcie mi, bo ja już po prostu nie chcę. A ona cały czas chodzi w czarnej opaseczce, no wiadomo, nie? Bo to jest bardzo trudny temat. Zrobiliśmy tą istotę, cały proces zrobiliśmy.
I ona do mnie zadzwoniła po 2 tygodniach z reklamacją. Dosłownie tak powiedziała. Mówi, że ona nie czuje tęsknoty za dziećmi. A ona chce tęsknić za dziećmi. A ja mówię, niestety, rozumiem ciebie, bo to tak jakby nóż wyciągły z serca, a trzeba, żeby to serce się zagoiło i żyć dalej. I mówię, trzeba się nauczyć dalej. Tak, właśnie to powiedzieć, że trzeba się przestawić trochę tak. Z tego, co było, na coś innego. Tak. Słuchajcie, kochani, jak można się z wami skontaktować? Czy jakiś podacie numer telefonu, stronę internetową, czy jest, jak to wygląda? Ja myślę, że jak sobie widzowie wprowadzą do natury terapii, to będzie cała informacja, ale też można przez Booksy, można też tam do natury terapii, mogę też podać numer telefonu, teraz mam powiedzieć? Tak, proszę. Tak, okej. Okay. 575-236-375. Mhm, do ciebie, Marcinie. 501-370-760. No i tak na co dzień to pod Poznaniem, to zwłaszcza dla Wielkopolan, ale nie tylko. Czy online takie rzeczy też się da radę załatwić, czy niekoniecznie? Tak, robiliśmy nawet z zagranicy, byli u nas też. Wtedy po prostu łączymy się na telefon, też oczywiście poprzedni jest wywiad, jeżeli jest potrzeba, bo bardzo często jest potrzeba oczyszczania energetycznego przed sesją, no to paru dni wcześniej, czy tydzień wcześniej. Przygotowanie, dokładnie. Bo to jest tak jak, słuchajcie, to tak jakby do operacji takie przygotowanie. Tylko operacja się odbywa w przestrzeniach duchowych. To naprawdę jest bardzo poważna sesja, może chciałam powiedzieć zabieg. Jest bardzo poważna sesja i my do tego też podchodzimy mega odpowiedzialno. Dlatego to, co ty powiedziałeś, żeby nie brać karmy, ja nigdy nie wtrącam się w wolę ni najwyższego, nie ten. Zawsze, bo mnie też pytają, jak ja wyznaczam, czy to przekroczona ta granica karmy, czy nie. I myślę, że osoba przychodzi i prosi o pomoc, już można. A jak my mówimy, słuchaj, ty musisz to zrobić, musisz to zrobić, musisz to. Możemy też powiedzieć, a ona powie, nie, nie muszę. I to już jest jakby urwany temat, tak? Jasne. Kochani, bardzo wam dziękuję, drodzy państwo. Lesia Bojsza i Marcin Bojsza z Wielkopolski. Zapraszam państwa do kontaktu, do odwiedzenia strony internetowe do naturoterapii. Dom naturoterapii www.donaturoterapii.pl, czyli polska tutaj strona. Zapraszam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cały zestaw różnych zabiegów od hipnozy przez masaże po uwalnianie duszy naszej, czyli tak naprawdę rozmowy terapeuty z duszą. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Lesia Bojsza i Marcin Bojsza. Bardzo miło. Dziękuję serdecznie.